Cześć, tu Mamek, zapraszam na Solar City. Pokażę Wam mniej więcej, o co chodzi w grze. Z talii budyneczków losujemy sobie 6 budyneczków. Później je sobie miksujemy, tak jak macie w instrukcji napisane, najwyższy z najniższym. Tasujemy sobie i układamy sobie w 3 stosach, tak? Wykładamy sobie budynki publiczne. Każdy z graczy dostaje planszetkę, zasłonki, za którą będziemy trzymać pieniążki i punkty zwycięstwa. Znaczniki. Znacznik rundy, tak, jeśli gramy na 2, mamy 5 rund, jeśli gramy na 4, 9 rund, 6 kasy, każdy następny gracz dostaje ciut więcej. Znaczniki budynków na 0, tak, i możemy zacząć. Gra będzie się składała z tur, w każdej turze będziemy musieli zrobić akcję. Akcje mamy takie: zbudowanie wieżowca, tak, zbudowanie budynku publicznego, bądź ulepszenie tego wieżowca do ogrodu, tak? I teraz jak wygląda tura gracza? Tura gracza, gracz sobie wybiera, które pole będzie aktywowane, czyli na której będzie budował. Kładzie sobie żetonik. Pierwszy budynek jest za darmo. Później płacimy w zależności, ile mamy tych budynków, tyle będziemy płacić. No i aktywujemy tak, jak położyliśmy, czyli w tym momencie za każdy typ budynka bym dostał jeden pieniążek, czyli w tym momencie dostaję jeden pieniążek, bo mam tylko jeden typ budynka. Jedzie następny gracz, który sobie gdzieś umieszcza tutaj na przykład, tak? Każdy z graczy musi umieścić ten żeton, ale on już nie aktywuje nic, tak? Czyli jeśli byśmy na przykład, tu lepiej Wam pokażę, położyli tutaj znaczniczek, my nie aktywujemy, tylko ten gracz, który sobie coś tam buduje. Następna opcja to jest zbudowanie sobie tych budynków. Za 6 one są, zawsze tu mamy podpowiadajkę, one dają nam jakieś zdolności, czyli powiedzmy, że sobie zbudujemy tego za 6, czyli faktycznie naszą całą kasę byśmy wydali i sobie położymy tego tutaj, standardowo puszczamy wszystko, co tutaj jest. Te ma pasywkę, jeśli będę ulepszał ten budynek, bądź któryś na krzyż, będę dostawał 6 kasy za to. Oczywiście każdy z graczy też sobie umieszcza w tym miejscu żetonik. Tu sobie uzupełniamy tą planszę. I znowu dochodzi do nas tura, czyli tamten gracz też by sobie coś tutaj położył. Dochodzi do nas tura. Nie mamy pieniążków, możemy sobie pobrać kredycik, tak? Jeden kredyt to jest 3 kasy. Sobie go odkładamy, to jest minus jeden punkt na koniec gry. Powiedzmy, że sobie zbudujemy to tutaj, tak, puszczamy znowu wszystko, zasiadujące puste, mamy 2 puste, czyli byśmy dostali 2 kasy, ale za niego już byśmy musieli zapłacić jeden pieniążka, czyli najpierw płacimy, a później wykładamy. I mamy 2 takie budynki. No, następny gracz też by coś sobie tu zrobił, powiedzmy, i teraz nasza tura, chcemy sobie postawić, zamienić ten budyneczek, czyli powiedzmy, że sobie zamieniamy. Musimy mieć wolne, standardowo miejsce tutaj. Tak, zamieniamy. Za pierwszy nic nie płacimy. Tu nam się obniża. I za każde zajęte sąsiadujące byśmy dostali jeden punkt. Czyli w tym momencie nam się by to nie opłacało zrobić, ale na potrzeby tego przykładu Wam pokazałem, jak by to działało. Jeśli mamy 6 pieniążków, możemy spłacić ten nasz dług. I ostatni gracz, jeśli by wsadził tutaj nam żetonik, wszystkie są, runda kończy, przechodzi na następny, wszystko sobie czyścimy. Teraz na koniec rundy, jeśli jakiś budynek publiczny coś by nam przynosił, sobie go rozpatrujemy. Te znaczniki oczywiście nam schodzą, wszystkie. Pyk, pyk. Na każdym budynku, który nie został tutaj na każdym budynku publicznym sobie dajemy po 2 pieniążki. Jeśli któryś by miał 6 pieniążków, wtedy będziemy dokładać punkt zwycięstwa i tak dalej, i tak dalej. I możemy zacząć następną rundę. Gra się skończy, jeśli sobie zagramy te wszystkie rundy tutaj, bądź jeśli któryś z graczy zapełni już całą planszetkę. Na koniec gry będziemy dostawali jeden punkt za każdy ogródek, jaki mamy. Jeden punkt za każde 12 kasy niewykorzystane. Minus punkcik za kredyt i minus punkcik za puste pola. I tak by wyglądała cała gra.
Jesteście po zasadach, widzicie mniej więcej o co chodzi w grze. Solar City, czyli gra ze wspieraczki, która gdzieś tam miała problemy, żeby dotrzeć, gdzieś tam firma chyba GF zbankrutowała, czy się rozwiązała, mniejsza z tym. Suma summarum gra dotarła, do tego były dwa dodatki. My mamy podstawkę, która jest dosyć mocno regrywalna, bo mamy troszkę tych żetonów publicznych, karty, które sobie tasujemy i 6 wychodzi, czyli też troszkę tej zmienności będzie. Od 1 do 4 gra. Solo na pewno Wam nagram, gdzieś tam, bo już miałem grę rozłożoną, także chwila, moment, zaraz ustawiam na solo i Wam nagram. Na 2 osoby gra przyjemna, na 4 osoby troszkę się męczę, przynajmniej dla mnie troszkę uciążliwe wkładanie tych żetoników, które na 2 osoby fajnie działają do blokowania, na 4 osoby robi się delikatny chaos. Ale jeśli macie okazję zagrać, to Wam proponuję. Gra podobna do Santa Maria, tam też puszczaliśmy sobie na krzyż. Tu też to podobnie robimy. Tak jak wspominałem, jeśli macie okazję, sobie zagrajcie. Jeśli gdzieś tam znajdziecie używkę w miarę tanią, możecie kupić, sprawdzić. Na tą chwilę wszystko. Dzięki i do następnego.